Ostatnio sporo mówiłem wam o wojnach prowadzonych przez Rzeczpospolitą w XVII wieku, o tym, jaką to my byliśmy potęgą. Owszem, fajnie się o czymś takim opowiada, ale nie wolno nam zapominać o tym, że mamy w swojej historii również takie mało ciekawe momenty, również momenty, które były bardzo ważne, na przykład powstania, które generalnie przerżnęliśmy, oprócz kilku wyjątków. I nie inaczej jest z powstaniem listopadowym. To jest powstanie... Ludzie dość mało wiedzą o tym powstaniu. Coś tam kojarzą, że było. Coś tam kojarzą, że XIX wiek. Coś tam. Ale generalnie nie wiedzą do końca ani o co chodziło w tym powstaniu, ani przeciwko komu ono wybuchało, o co tak naprawdę walczyli powstańcy. Tego już nie wiadomo, a szkoda, bo to powstanie jest powstaniem, które miało genialną historię i to jest powstanie, które po dziesiątkach lat zaborów pokazało Polakom, że z zaborcami można walczyć i można z nimi wygrywać. Czy mieliśmy szansę wygrać powstanie, kim był spisek podchorążych, jak nazywała się kobitka, która zmieniła przebieg tego powstania, za co nie lubił jej pewien generał, no i jakim cudem Rosjanie zdołali stłumić tak dobrze przygotowany bunt. Zapraszam na kolejny odcinek bliżej historii. Okej. W 1795 roku Polska została podzielona i została rozebrana między trzy państwa: Rosję, Prusy i Austrię. W 1815 roku po Kongresie Wiedeńskim postanowiono utworzyć marionetkowe polskie państewka pod kontrolą tych trzech zaborców. I tak na przykład w zaborze rosyjskim powstało państewko, które nazwano Królestwem Polskim. Królem został formalnie car. Jednak car łamał postanowienia konstytucji i coraz bardziej uzależniał Polaków od Rosjan. W którymś momencie jedyną zależnością było to, że ludzie mogli u siebie w domu posłużyć się językiem polskim, bo w szkołach i urzędach mówiono po rosyjsku. Okej, Polacy nie byli z tego zadowoleni, ale w 1825 roku królem Polski i carem Rosji jednocześnie został Mikołaj I, który był nazywany żandarmem Europy z tego względu, że lubił wtykać w nos w nie swoje sprawy. I kiedy tylko w Europie wybuchał jakiś konflikt, od razu wysyłał tam swoje wojska, żeby pomóc w walkach. Obojętnie po czyjej stronie miałyby one walczyć. I generalnie w 1830 roku, kiedy wybuchło powstanie we Francji, no to postanowiono wysłać tam rosyjskie oddziały i wysłano tam rosyjskie oddziały z okolic Królestwa Polskiego, ale samej armii Królestwa, wtedy około 50-tysięcznej, postanowiono na tym etapie nie ruszać, żeby nie wkurzać i tak rozdrażnionych Polaków. Ale Polacy wiedzieli, że prędzej czy później car będzie miał ich gdzieś i tak każe im się wywalać na zachód, żeby walczyć po stronie Francuzów lub z Francuzami, bo to była w zasadzie taka wojna domowa we Francji. Generalnie postanowili oni tego nie robić. Stwierdzili, że to nie jest za dobry moment, żeby buntować się teraz przeciwko wrogom. Przypomnijmy, szła zima, a Ruscy zimę potrafią wykorzystać na swoją korzyść. No ale postanowiono rozpocząć powstanie, żeby nie stracić odpowiedniego momentu. I tak w nocy z 29 na 30 listopada 1830 roku w Warszawie pod budynkiem Arsenału rozpoczął się bunt. Oddziały dowodzone przez porucznika Piotra Wysockiego maszerowały w stronę Arsenału z Łazienek Królewskich. Powstanie było zsynchronizowane. Wybuchło w kilku miejscach Warszawy naraz, choć dowódcy nie koordynowali swoich działań. To było to zarówno plusem, jak i zaletą, bo Rosjanie nie ogarniali w ogóle, co się dzieje. Początkowo myśleli, że chodzi o zwykły bunt wojska, no ale bardzo szybko odkryli, co się święci. Ale zanim ogarnęli, o co chodzi, to nasi zdążyli już zdobyć pocztę, bank, koszary, łazienki, arsenał, most i uderzyli też na pałac brata cara, księcia Konstantego, który jednak zdołał się wymknąć. Powstańcy opanowali Warszawę do następnego dnia.
i poparło ich wielu rekrutów. No a powstanie rozkręciło się dobrą parą. Jakiś czas później miała miejsce zwycięska dla Polaków bitwa pod Stoczkiem, w której udało nam się rozbić sporo większe oddziały rosyjskie. Na tym etapie Rosjanie zaczęli już powoli wycofywać się z Królestwa Polskiego, ale zdołali się przegrupować i wznowić walkę, a car, kiedy odkrył, co się dzieje, rozpoczął zbieranie armii w celu wysłania jej na zachód do Warszawy. Na przedpolach Warszawy w tym czasie, w lutym 1831 roku, miała miejsce słynna bitwa pod Olszynką Grochowską. Bitwa, która była w zasadzie szeregiem mniejszych starć, w której wsławiła się chociażby Reduta Ordona, o której później wierszyk napisał Adam Mickiewicz. Adam Mickiewicz pisał o powstaniu listopadowym, bo żył w tym okresie i szanował swoją ojczyznę, podobnie jak ludzi, którzy przelewali za nią krew. A pod Olszynką Grochowską trochę tej krwi się przelało, bitwa była bardzo krwawa. Obie armie starły się w serii ataków, kontrataków. Przypominało to nawet trochę wojnę pozycyjną. Ostatecznie pod względem militarnym starcie zakończyło się remisem. Pod względem taktycznym jednak można uznać je za zwycięstwo Polaków. Dlaczego? Ponieważ Rosjanie nie osiągnęli swojego politycznego celu, nie zdołali rozbić armii polskiej i zdobyć Warszawy. Z kolei Polacy zdołali odeprzeć rosyjski atak, przegrupować się i wycofać taktycznie w stronę Warszawy, żeby bronić tamtejszych umocnień. Ale Rosjanie nigdy nie uderzyli, więc Polacy mogli przejść do kontrataku. I jakiś czas później miała miejsce zwycięska dla Polaków bitwa pod Dębem Wielkim, w którym udało nam się zaskoczyć większe oddziały rosyjskie i totalnie je rozbić, ale zwycięstwo nie zostało w pełni wykorzystane i dowództwo, zamiast podejmować jakieś ryzykowne, ale stanowcze działanie, wolało po prostu czekać na dalszy rozwój sytuacji, co sprawiło, że późną wiosną 1831 roku Rosjanie zebrali tą swoją 200-tysięczną armię wyposażoną w 400 armat, z którą postanowili wbić do Królestwa Polskiego i pokarać Polaków, pokazać im, gdzie ich miejsce. Polacy stawiali zacięty opór, ale nie mogli równać się z dobrze wyszkoloną, dobrze zaopatrywaną i przede wszystkim tak masakrycznie liczniejszą armią rosyjską. Wprawdzie w powstaniu walczyły różne oddziały, i różne oddziały albo bardziej, albo mniej chciały walczyć. Nawet sam dowódca naczelny powstania, Jan Krukowiecki, w którymś momencie przestał wierzyć, że ono w ogóle może się udać. I nie inaczej było z wieloma przywódcami oddziałów powstania listopadowego. No a jednym z nich był przełożony pewnej kobiety. No właśnie. Jak to się stało, że kobieta została dowódczynią powstania? No tutaj musimy opowiedzieć sobie pewien boczny wątek. Emilia Plater była Polką pochodzenia litewskiego. Urodziła się na ziemiach współczesnej Litwy, a wtedy w okolicach Wilna, w okolicach rosyjskiej twierdzy, ale jej rodzina była typowo polska, nie lubiła Rosjan. Emilię wychowano na patriotyczną dziewczynę, nie taką, która ma tylko siedzieć w kuchni, gotować i rodzić dzieci swojemu mężowi, ale taką, która ma myśleć i myśleć patriotycznie. Kiedy wybuchło powstanie, od razu wstąpiła do wojska. Sformowała nawet własny oddział, w którym walczyli w większości chłopi, których Emilka sama werbowała. Pięła się bardzo szybko po szczeblach kariery, aż w końcu została dowódczynią tego swojego własnego oddziału na stopniu oficerskim. Wprawdzie dość niskim, bo miała swoich przełożonych, którzy w pewnym momencie postanowili wezwać ją na naradę wojenną. No i Emilia wiedziała, że jej dowódca jest bardzo sceptycznie nastawiony do sytuacji. Wiedziała, że raczej wieści będą bardziej złe niż dobre. No ale to, co usłyszała, było zdziwkiem na całej linii. Zdziwiła się na maksa. No bo dowódca stwierdził, że Rosjanie idą. Trzymają okoliczne twierdze, jest ich więcej, nasz jest mniej. Poza tym Rosjanie mają więcej żołnierzy, lepiej uzbrojonych, lepiej wyszkolonych, dysponują wsparciem artyleryjskim, którego my nie mamy. Więc proponuję tak, jutro zwijamy cały ten Majdan, idziemy na zachód, przekraczamy granicę pruską, poddajemy się Prusakom, my idziemy do internowania, nasi ludzie wracają do domów, to i tak lepsze niż
idiotyczna walka do ostatniego żołnierza i poumieranie, albo poddanie się ruskim, którzy nas najpewniej albo też zabiją, albo na Sybir powysyłają. No i Emilia się wkurzyła, zaczęła wygarniać generałowi, miała gdzieś, że to generał. Poleciały bluźnierstwa, poleciały cięte riposty. Wszyscy byli zdziwieni, że młoda dziewczyna potrafi tak pocisnąć generała, którego uważała za zdrajcę. A całą wiązankę podsumowała wspaniałym wypowiedzeniem, którego ja niestety nie jestem w stanie odtworzyć, dlatego pozwólcie mi je zacytować. Okej. Momencik. Powiedziała, wykrzyczała takie słowa. Ja, panie generale, nie zamierzam, jak pan wie, wlec swego wstydu za granicę. Zostało mi parę kropli krwi, ramię zdolne jeszcze do wzniesienia szabli przeciw Moskalom i serce mężne, co nigdy się zdradą nie poniży. Niech pan generale idzie sobie do Prus, jeśli wola. Jednak mnie nie przeraża nakreślony przez pana obraz sytuacji. Tysiąc razy bardziej wolę śmierć niż hańbę. Nie lękam się wcale wystąpić przeciw rosyjskim bataliom, by jeszcze ten jeden raz ofiarować miecz, który podniosłam w służbie ojczyzny i życie, które jej poświęciłam. Brawo. Miała dziewczyna gadane, to trzeba jej przyznać, no ale niestety nawet tacy ludzie jak ona nie mogli wpłynąć na wyniki powstania, kiedy jesienią 1631 roku rosyjska armia stanęła na przedpolach Warszawy. Dotarła pod samo miasto, ponieważ przedpola Warszawy były kijowo bronione, a sami mieszkańcy Warszawy no wprawdzie starali się bronić, ale umówmy się, Warszawa miała za stare mury, za stary system umocnień, ludzi było za mało, to nie miało prawa wyjść. Mimo to na przedmieściach zbudowano prowizoryczne barykady, a ludność cywilna nawet paliła się do walki ze znienawidzonymi Rosjanami. Ale po ostrzale artyleryjskim niemal bez trudu zdobyto pierwszą linię barykad na przedmieściach i uderzono na samo miasto. Również rozpoczęto ostrzał artyleryjski. Żołnierze przypuścili szturm. Walki trwały aż do następnego dnia i niestety dla nas zakończyły się rosyjskim zwycięstwem. Jakiś czas później trwały kolejne walki, głównie wymiana ognia artyleryjskiego, ale i ręcznej broni palnej, bo na boku dowódcy prowadzili rozmowy kapitulacyjne. Ostatecznie jesienią 1831 roku powstanie listopadowe zakończyło się klęską polskiego oręża. Zwycięskie, przegrane, doskonałe, niedoskonałe, inteligentne, idiotyczne. Powstanie listopadowe jest bardzo ważnym elementem polskiej historii, o którym powinniśmy pamiętać. A jeśli interesuje Was temat polskich powstań, no to koniecznie zasubskrybujcie mój kanał, bo zdradzę Wam sekret. Szykuję odcinki w bardzo niedalekiej przyszłości o powstaniu styczniowym, wielkopolskim, śląskim, także jeśli temat powstań Was interesuje, no to koniecznie zasubskrybujcie mój kanał, bo wtedy siłą rzeczy nie ominą Was kolejne odcinki bliżej historii, no a one już niedługo. Dzięki, do zobaczenia.